Już 28 kwietnia odbędzie się pierwszy rodzinny piknik charytatywny na rzecz dzieci z pieczy zastępczej w Olsztynie. Wsparcie trafi m.in. do domu dla dzieci w parku Pogotowie Opiekuńcze przy ulicy Pstrowskiego w Olsztynie. Opiekujemy się dziećmi w różnym wieku, z założenia powyżej 10 roku życia do 18 albo do czasu na końca nauki. Natomiast rzeczywistość jest taka, że są u nas i dzieci pod opieką naszą od 5-6 roku życia. Z różnych powodów. Jest to z przyczyn konfliktów w rodzinie, dysfunkcji rodzinnych. No po prostu to, jeśli w domu dzieje się coś złego, jeśli jest brak możliwości opieki nad dziećmi, sąd postanawia umieścić dzieci w pieczy zastępczej, czyli w naszych placówkach. W Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku znajdują się 3 placówki. Są to 2 domy dziecka jako placówki socjalizacyjne, ale też pogotowie opiekuńczo-wychowawcze, czyli placówka typu interwencyjnego. Jest to właśnie piecza zastępcza, czyli zastępujemy rodziców, opiekunów na czas kryzysu, na czas, jak jest możliwość powrotu dzieci do domu, tak na przykład jak w pogotowie opiekuńczym. Natomiast dzieci w domu dziecka już przejmujemy tę opiekę na dłużej. Są różne formy rodzinnej pieczy zastępczej. Spokrewnione, taką rodzinę tworzą wyłącznie dziadkowie lub rodzeństwo dziecka, które ma być objęte opieką. Niezawodowe, taką rodzinę zastępczą tworzą osoby z rodziny dziecka. Zawodowe lub rodzinny dom dziecka tworzą go osoby obce. Umieszcza się w nim dzieci do 8 roku życia. Wydaje się, że najbardziej odpowiednią byłaby piecza rodzinna zastępcza. Natomiast niestety w Olsztynie, ale nie tylko, w zasadzie w całej Polsce jest kryzys pieczy rodzinnej zastępczej. Dlatego dzieci trafiają do nas i jest duży zastój, jeśli chodzi o pobyt dzieci, czy to w pogotowie opiekuńczym, czy w domach dziecka. Nastąpił kryzys, oczywiście jest promowana piecza rodzinna zastępcza, jest w tym momencie to utrudnione. Dzieci, które są objęte opieką pieczy zastępczej, mają ten czas na to, żeby spokojnie przetrwać taki trudny okres. Dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, tak naprawdę są troszeczkę w zawieszeniu. Natomiast jest to także okres dla rodziców, żeby móc wyprostować pewne sprawy, żeby móc wyjść na prostą i żeby to dziecko po prostu odzyskać, żeby mogło wrócić. Nie zawsze się to tak dzieje i wtedy piecza jest po prostu drugim domem dla dziecka. Ale tak jak ustawa mówi, głównym zadaniem pieczy zastępczej jest przygotowanie rodziców, przygotowanie do dziecka do tego, żeby ponownie mogli być razem. Jak dodaje Rafał Zapadka, dyrektor Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku, placówka potrzebuje jak najwięcej wsparcia, by móc bez przeszkód pomagać dzieciom, które tam przebywają. Tak, wsparcie ludzi dobrej woli. Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, opieki nad dziećmi, oczywiście posiadamy budżet, natomiast przy tej ilości dzieci, zmienności dzieci, które są, ich potrzeb, zawsze mile jest widziana pomoc i wsparcie, no nie nam, tylko dzieciom. I taką też czasami otrzymujemy. Z radością usłyszeliśmy, że jest organizowany piknik charytatywny na rzecz dzieci z pieczy zastępczej, między innymi dla naszych wychowanków, także tutaj oczywiście inkognito, ale przyjdziemy z naszymi dziećmi również wziąć udział, a wychowawcy powiedzieli, że też wezmą udział i wesprą tą zacną inicjatywę. Cały dochód zostanie przeznaczony na dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej, które wspiera Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Kółko Greniaste. Ale akcja by się nie odbyła, gdyby nie grupa Slow Jogging z Olsztyna. W tym miesiącu zdecydowaliśmy, że pomożemy dzieciom z pieczy zastępczej w Olsztynie, w związku z czym zorganizowaliśmy pierwszy rodzinny piknik charytatywny wraz z Fundacją Kółko Greniaste. Jak zapowiada Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Kółko Greniaste, na uczestników pikniku czeka szereg atrakcji. Na pikniku zapraszamy Państwa serdecznie na kiermasz ciast, zapraszamy na licytację, na loterię fantową. Każdy los będzie pełny. Będziemy mieli stoisko z rękodziełem artystycznym. Będą animacje dla dzieci, czyli malowanie buziek, robienie warkoczyków, wata cukrowa, popcorn, przejazdy samochodami klasycznymi. Także naprawdę dużo fajnych rzeczy. A jeszcze taką dodatkową atrakcją będzie to, że będziemy miały takiego dużego dmuchańca, taką zjeżdżalnię nie dla dzieci, także zapraszamy serdecznie. Będą też chodziły postacie z bajek różne, czyli osoby, które będą przebrane w różne stroje, także będzie się działo dużo fajnych rzeczy. Pierwszy rodzinny piknik charytatywny na rzecz dzieci z pieczy zastępczej w Olsztynie odbędzie się w godzinach od 11 do 16 na olsztyńskiej plaży miejskiej.